Cześć, Boże Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę stawki VAT na paliwo. Według zapowiedzi prezesa Orlenu Daniela Obajtka ceny na stacjach mają spaść do 5 zł za litr. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się tarczą antyinflacyjną 2.0. Dziś najnowsze dane na temat inflacji przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Rok do roku ceny wzrosły o 8,6%, miesiąc do miesiąca o 0,9%, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści z banku Pekao S.A. spodziewają się, że do połowy przyszłego roku inflacja dalej będzie rosnąć. Pekao BP prognozuje z kolei, że w styczniu wskaźnik inflacji przekroczy 9%, by w lutym spaść nawet o 2 punkty procentowe. Dopóki nie uda się ograniczyć źródeł inflacji, czyli wzrost cen surowców, to tak długo może wystąpić sytuacja, że inflacja może rosnąć. Podkreśla ekonomista dr Krystian Mieszkała, inflacja w Polsce jest najwyższa od listopada 2000 roku. Profesor Wojciech Piątek spodziewa się, że szczyt nastąpi w roku 2022. W jego ocenie realny jest dwucyfrowy wskaźnik inflacji. Szacowałbym osobiście na 11-12%. Do takiego poziomu w najbliższych miesiącach możemy dojść. Winą za rosnącą inflację poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy obarcza obóz rządzący. Wszyscy na tym ucierpimy. I osoby prywatne, i emeryci, i przedsiębiorcy, firmy, wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, działalność usługową. Koalicja Obywatelska chce, by rząd w pierwszej kolejności walczył z wysokimi cenami gazu. Przygotowała własną ustawę, według której, przekonuje poseł Jan Grabiec, wszystkie podwyżki, które wykraczają poza taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, zostaną anulowane. Wzywamy premiera do natychmiastowych prac nad tym projektem i jednocześnie oczywiście do przedstawienia projektu rządowego, jeśli rząd taki projekt ma. Bo... Rząd przygotował swój projekt. Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że w przyszłym tygodniu dokument trafi do Sejmu. Obejmie wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które za gaz zapłaciłyby więcej niż przewidują to taryfy URE. Od 1 stycznia, niejako wstecznie, będą obowiązywały te przepisy, które będą spowodują, że Polacy będą bezpieczni. Przepisy, jakie zaproponuje rząd, mają też objąć m.in. szpitale, szkoły i przedszkola. Tak, by nie nadwyrężać budżetów tych instytucji, z których korzystamy wszyscy. W życie weszły już elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej. Obniżone zostały m.in. stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe. Jeśli będzie trzeba, tarcza będzie obowiązywała dłużej niż przez 3 miesiące, mówił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interi. Tak, jeśli trendy inflacyjne się utrzymają, będzie przedłużona. Teraz wzmacniamy ją o tarczę 2.0. W najbliższy wtorek tarczą 2.0 zajmie się rząd. Zdecydowałem, że obniżamy stawkę VAT na paliwa z 23% na 8%. Dodał premier. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreśla, że decyzja rządu pozwoli obniżyć ceny na stacjach paliw. Bardzo dobra decyzja rządu obniżająca VAT na paliwa pozwoli obniżyć ceny do około 5 zł za litr. Rząd szacuje, że tarcza antyinflacyjna 2.0 będzie kosztowała budżet w granicach od 6 do 7 miliardów złotych. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło w Polsce prawie 100 tysięcy osób. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że większość ofiar śmiertelnych to osoby niezaszczepione. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjął dziś trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i zachęcił Polaków do zrobienia tego samego. Zbliża się omikron. Mamy dzisiaj informację, że w ramach sekwencjonowania genomu ta liczba wykrytych przypadków, wykrytych mutacji już przekroczyła 100. Warto, żeby każdy z nas, każda osoba przygotowała się również do tej fali, biorąc szczepienie, biorąc trzecią dawkę, tą dawkę przypominającą. Minister przyjął szczepionkę w jednej z warszawskich aptek. Taka możliwość istnieje od kilkunastu tygodni. Dotychczas w aptekach podano ponad 1 000 000 dawek, poinformował wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków. Bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że własnym ramieniem zaświadczył, że szczepienia w aptekach są jak najbardziej wskazane i jak najbardziej bezpieczne. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło już 7,5 miliona Polaków. Zachęcamy do tego, żeby być po prostu ambasadorem szczepień. Ambasadorem szczepień w tym rozumieniu, żeby zachęcać najbliższych, zachęcać przyjaciół.
zachęcać rodzinę do tego, żeby wziąć tą dawkę przypominającą, żeby się lepiej zabezpieczyć, bo to jest akt odpowiedzialności nie tylko wobec samego siebie, ale również wobec bliskich. Minionej doby wykryto prawie 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 23 osoby chore na sam COVID-19 oraz 94 osoby, które miały inne schorzenia. Proszę pamiętać, że obostrzenia obowiązują, to znaczy, że mamy limity mniej więcej około 30% w różnych miejscach, które oczywiście można przekraczać, o ile okazuje się paszport covidowy, i pod tym względem jakby sytuacja nie ulega zmianie. Dotychczas na COVID-19 zmarło w Polsce prawie 100 tysięcy osób, dokładnie 99 428. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie rozważa obecnie wprowadzenia dalej idących restrykcji społecznych. Będzie odwołanie polskiego ambasadora w Czechach. To reakcja na słowa dyplomaty, który winą za kryzys wokół Turowa obarczył Polskę. Spór wokół Turowa zażegnany nie jest. I choć do porozumienia według polskiej dyplomacji zostało niewiele, wszystkie dotychczasowe spotkania negocjacyjne zakończyły się fiaskiem. Oliwy do ognia w całej sprawie dolał ambasador RP w Pradze Mirosław Jasiński. W wywiadzie dla Deutsche Welle winą za całą sytuację obarczył Polskę. To był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu, i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony. W końcu podobne rzeczy zdarzały się i w Bełchatowie czy Koninie i nikt tam z tego nie robił afery. Słowa te mocnym echem odbiły się na politycznych salonach. Jednoznacznie zareagował na nie premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej. Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi w sprawie kopalni w Turowie. Każdy polski dyplomata ma obowiązek dbać o polskie interesy. Ambasador jest po to, by reprezentować polskie państwo i politykę polskiego rządu, a nie ją podważać, szczególnie w tak newralgicznej sprawie jak spór Polski z Czechami, wskazuje politolog profesor Mieczysław Ryba. W tym względzie taka nielojalność manifestowana publicznie, no absolutnie jest niedopuszczalna w normalnych standardach państwa niepodległego. Cały czas na Polskę naliczana jest kara za to, że kopalnia węgla brunatnego nie została zamknięta. Tymczasem polska dyplomacja ma nadzieję, że porozumienie z Czechami w sprawie Turowa zostanie podpisane do końca tego miesiąca. Wierni obrządków wschodnich świętują Boże Narodzenie. To dla nich czas radości i pogłębiania wiary, wskazują biskupi Kościoła grecko-katolickiego. Życzenia wiernym złożyli ojciec święty Franciszek i przewodniczący Episkopatu Polski. Święta Bożego Narodzenia w tradycji kościołów wschodnich to czas radości z przyjścia Zbawiciela na świat. Z tej okazji życzenia do wiernych kierują biskupi Kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Życzę głębokiej wiary, przeżywania głębokiej wierze tych świąt Bożego Narodzenia. Oprócz tego tradycyjnie życzę wszystkim, którzy te święta w tym roku będą świętować i świętują zgodnie z kalendarzem juliańskim, ale aby były to święta spokojne, wolne od wojny, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i od tej, która trwa już 8 lat i od tej, która zagraża. Mówił do wiernych ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak z eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Życzył, by każdy mógł spędzać tegoroczne święta w gronie rodzinnym, przy stole, na którym nie zabraknie chleba. Święta to czas odkrywania wiary i miłości, ale również nadziei, podkreślał z kolei ordynariusz eparchii olsztyńsko-gdańskiej, ksiądz biskup Arkadiusz Trochanowski. Szczególnie powinniśmy życzyć sobie nadziei. Nadziei, która będzie wnosiła w nasze życie taki naprawdę optymizm, radość, też takie zaufanie do Boga, która będzie jakby nas pobudzała do takiej otwartej wiary na Boga i że człowiek będzie pragnął trwać w tym, co dobre. Bo Bóg posłał swego Syna na świat, aby zbawił każdego z nas, przypomniał metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła grecko-katolickiego w Polsce, ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Świętując Boże Narodzenie, życzę każdemu z nas, żebyśmy na nowo odkrywali obecność Pana Boga w naszym życiu. Boga, który stał się człowiekiem.
bo żyjemy w czasach, gdzie o Panu Bogu się mówi już bardzo mało, albo coraz mniej, albo wręcz w ogóle się milczy o Nim. Życzenia wiernym obrządków wschodnich złożył także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Niech przeżywanie tajemnicy wcielenia pozwoli każdemu z Was na nowo odkryć prawdę o przyjaźni Boga do człowieka, który w nowonarodzonym napełnia swoich wiernych bogactwem miłosierdzia i obfitością łask. Wczoraj w trakcie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański o grekokatolikach i prawosławnych pamiętał ojciec święty Franciszek. Niech Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy oświeci wasze wspólnoty. W obrządku wschodnim święta Bożego Narodzenia potrwają do niedzieli. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.